Na skoczni jest zimno, ale na sercu chyba trochę cieplej. Na pewno. Już czuję to zimno, bo już sporo stoję na mrozie, ale atmosfera jest cały czas gorąca. A była jeszcze gorętsza, także trudno tutaj narzekać na mróz. Jeśli ktoś nie widział Cię wczoraj w tym składzie na drużynówkę, to chyba dzisiaj udowodniłeś, że to miejsce Ci się w 100% należało. No, mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości po dzisiejszych skokach, że to miejsce sobie wywalczyłem ciężką pracą w ostatnich tygodniach i dobrymi skokami wczoraj. Dziś jakby znowu powtórzę dobre skoki, które pojawiały się na treningach. One może nie były idealne, ale były dobre i przede wszystkim równe, to na czym nam zależało. Także myślę, że wykonałem swoje zadanie na dzisiaj. Maćku, powiedz, te skoki do tej pory były takie dość przeplatane, lepsze i gorsze. Można powiedzieć, że w końcu to zaskoczyło i teraz będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Mam taką nadzieję, że będzie już tylko lepiej i że to jest taki punkt zwrotny w tym sezonie. Rzeczywiście te skoki bywały różne, od takich pojedynczych bardzo dobrych po zepsute, a jednak sporo się zmieniło w ostatnich tygodniach. Ten spokojny trening pomógł i już od wczoraj te skoki rzeczywiście były dobre i równe i dzisiaj potwierdziłem w to zawodach i takiego potwierdzenia też potrzebowałem, żeby dodać sobie takiej pewności siebie, troszkę luzu i żeby uwierzyć w swoje możliwości. A powiedz, Maćku, bo zwykle zakładałeś sobie konkretne cele wynikowe. Czy właśnie zmieniłeś to w ostatnim okresie, czy dalej? Tak, troszkę zmieniłem. One gdzieś tam cały czas są, ale nie na pierwszym miejscu. Staram się nie napalać na jakiś wynik, robić swoje. Koncentrować się troszkę na innych rzeczach, na tym, żeby właśnie wykonać dobrze swoją pracę, swoją robotę. I myślę, że to też przynosi dobry rezultat. Indywidualnie zająłbyś 12 miejsce. Czy taka lokata w jutrzejszym konkursie usatysfakcjonowałaby Cię? Tak, byłoby to najlepsze miejsce w sezonie i na takie liczę jutro, że będzie kolejne przełamanie i kolejny dobry dzień dla mnie, że pojawią się dobre skoki, a to po prostu da dobry wynik. To może 10 od razu? No, nie zapędzajmy się, byłoby bardzo fajnie, ale po takim udanym konkursie nie można dać się właśnie zapędzić w takie myślenie, że kurczę, już 10, już podium, bo jednak trzeba robić krok po kroku i cały czas robić swoje. Jeżeli te dobre skoki dają 12 miejsce, to jutro należy skakać tak samo. Być może inni skoczą gorzej, będą lepsze warunki, troszkę szczęścia i wtedy będzie 10, ale nie można chcieć jutro skakać lepiej, bo to zazwyczaj wychodzi gorzej. A Maćku, powiedz jeszcze, bo ty dość ostro krytykowałeś kombinezony rywali. Powiedz mi, czy po tych nowych pomiarach coś się zmieniło i można powiedzieć, że jest bardziej sprawiedliwie? Trochę się zmieniło. Rzeczywiście te pomiary pewne rzeczy wyjaśniły i troszkę się pozmieniało. Ale też myślę, że my doskoczyliśmy troszkę pod względem sprzętu do tej czołówki. Być może jeszcze nie jesteśmy z nimi na równi, ale te nowe kombinezony, jak widać, są o krok lepsze od poprzednich i to też daje nam szansę walki z nimi. Jakie nastawienie na dzień jutrzejszy? Pozytywne, takie same jak na dzień dzisiejszy.